Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. Na pogodę w Polsce wpływa układ wysokiego ciśnienia z nadbałtyku. To on zapewnia nam bezchmurne niebo i dużą ilość słońca. I bardzo podobnie będzie jeszcze jutro. Do tego temperatura w ciągu dnia nie będzie niższa niż 19-20 stopni. Bardzo ciepło, jak na tę porę roku, zapowiada się również noc, bo na termometrach od 6 do maksymalnie 9 stopni. Jak widać, w całej Polsce czyste, bezchmurne niebo, o deszczu nie ma mowy. W regionie łódzkim również bardzo pogodnie i spokojnie, a na termometrach 7, lokalnie 8 stopni. Wiatr w nocy powieje słabo, a ciśnienie przekroczy 1021 hektopaskali i będzie dalej rosło. Jutro niewielkie ilości chmur pojawią się na północy Polski, a wszędzie poza tym pogodnie, bezchmurnie. Padać na pewno nie będzie, parasole zostawiamy w domach, ale okulary przeciwsłoneczne na pewno się przydadzą. I temperatura, ta najniższa na południu i na północnym wschodzie, to 17 stopni, a najcieplej będzie na zachodzie Polski. Poznań, Wrocław, tutaj 21 stopni w cieniu. W naszym regionie w tej najcieplejszej chwili dnia 19-20 stopni. W słońcu temperatura na pewno będzie jeszcze wyższa, a słońce będzie nam towarzyszyć przez cały dzień. Niewielkie ilości chmur tylko w okolicach Łodzi czy Kutna. Wiatr słaby, ciśnienie coraz wyższe, przekroczy już 1023 hektopaskale i to wszystko sprawi, że nasze samopoczucie będzie jak najbardziej dobre. Kolejne dni zapowiadają się bardzo podobnie, czyli dużo słońca nad regionem łódzkim, a dopiero w poniedziałek pojawią się chmury i może trochę popadać deszcz i to będzie też moment, kiedy temperatura będzie trochę niższa, ale to nadal dość przyjemne 18 stopni. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia!